Witam, dzisiaj coś dla mzeciarzy. Mianowicie temat przeróbki głowicy 250 na potrzeby tłoka 75-45, czyli popularnej 300. No jest to popularny dosyć zabieg wśród mzeciarzy, no ale głowice, przeróbka tych głowic no, nastręcza pewnych problemów. Często widać właśnie coś takiego, jak tutaj, czyli zbyt duże wybrania, kąty tutaj są niewłaściwe i ta komora jest za mała. No i postaram się pokazać na przykładzie tej głowicy, jak zrobić z niej głowicę taką, którą już tutaj zrobiłem. To jest, obydwie głowice wyglądają bardzo podobnie, jedną już przerobiłem, a drugą no, przerobimy wspólnie. Zabawę najlepiej zacząć od pomiarów. Mamy tutaj cylinder, który jest na surowo wytoczony, mamy w środku tłok. No i czujnik zegarowy, który nam pokaże, jak wysoko tłok będzie wystawał ponad płaszczyznę cylindra, bo przy szlifie na 300 no, znika pierścień ogniowy, który stanowi część jakby prowadzenia tłoka. No i w tym przypadku tłok będzie ileś wystawał. No i najlepiej sobie to zmierzyć, tutaj mamy czujnik zegarowy. On jest teraz tutaj wyrównany, czujnik wyzerowany. No i jedziemy, żeby to było widać. Jedziemy raz. O, już wraca. Ile mamy? 1,3. Czyli w tym konkretnym przypadku tłok wystaje ponad płaszczyznę cylindra 1,3 mm. Jeżeli już sobie zmierzyliśmy, że mamy tutaj 1,3, w tym konkretnym przypadku oczywiście, bo w innych przypadkach może być na przykład 1,2. 1,35, no zależy to od wielu czynników. Tutaj no przede wszystkim od tolerancji wykonania poszczególnych elementów. Korbowód może mieć osie otworów troszeczkę przesunięte, tłok może być troszeczkę inaczej obrobiony, no i wiadomo, że to są setki czy dziesiątki, no ale suma tych wszystkich niepewności no da nam końcowy efekt postaci wymiaru, który się pokaże na tym czujniku. Niemniej 1,3 można przyjąć, to jest no, taki uniwersalny standard, którego można wyjść. No i teraz pod cylinder przychodzi uszczelka 0,5 mm. Nad cylinder przychodzi uszczelka 0,5 mm średnio. I czyli tak, cylinder jest 0,5 mm w górę, czyli znika nam stąd 0,5, czyli już mamy 0,8. I głowica będzie podniesiona też o 0,5 mm, czyli zostaje nam 0,3. Ostateczny wymiar tej wysokości, czyli ponad uszczelkę, ten tłok będzie wystawał 0,3 mm. Dalej możemy przejść do obróbki głowicy. Oryginalna głowica 250, ona jest nieruszona jeszcze, tak wygląda. I tutaj widzimy tak zwany squish i właściwą komorę. I squish musi zostać powiększony no co najmniej do średnicy tłoka, czyli w naszym przypadku 75,5. Niemniej najprostsza przeróbka, która nie zawiera tutaj żadnych kołków ustalających, no jakby pozbawia nas możliwości centrowania tej głowicy nad tłokiem, więc wymiar musi być większy. No, sprawdzony to jest gdzieś 77-77,5. Tyle musi być tutaj na średnicy, dlatego że głowica ma możliwość przesuwania się na szpilkach i nie możemy dopuścić, żeby w jakimkolwiek położeniu tej głowicy na szpilkach no, tłok miał możliwość uderzenia w ten rant. Oczywiście samo powiększenie nic nam tutaj nie daje, bo geometria denek tych tłoków no, jest ciut inna no, z racji średnicy. Tam jest 6 mm różnicy między 69 a 75. No i geometria denka jest inna, a oryginalny squish od 250 jakby się nie pokrywa z tą geometrią. I tutaj mamy właśnie przypadek no, tak przerobionej głowicy, tylko powiększony squish. I żeby tłok nie walił o głowicę, to należało wybrać 2,7 mm tutaj. No co oczywiście no wydaje się bezsensowne, dlatego że no jeżeli tłok wystaje z uszczelkami 0,3, a uzyskana szczelina ma być rzędu 1 mm, no to jest to co najmniej nielogiczne, żeby tutaj było 2,7, gdzie powinno być około 1,3. A więc
mając na uwadze to, co już wcześniej mówiłem, no, zaczynamy od dopasowania tej powierzchni do nowego tłoka. To, co chcemy uzyskać, to taka geometria, że tutaj przy tej krawędzi szczelina będzie wynosić mierzona ceną 0,9-1 mm i będzie stała, chociaż to jest nie do uzyskania na tokarce, do powiększającej się w stronę komory spalania, tak aby uzyskać, że tak powiem, kąt rozbieżny, żeby tłok dochodząc tutaj do górnego martwego punktu wypychał tą mieszankę do właściwej komory spalania. No i jak to się robi, to zaraz sobie pokażemy. A tutaj widać położenie startowe. Ładnie stopka czujnika dokładnie w centrum tłoka. No i tutaj teraz już widzimy położenie. Od samej krawędzi te saneczki ustawiamy sobie pod takim kątem, aby wskazówka pod żadnym pozorem nie szła w położenie plus. Przesuwamy, już widać, że w tym położeniu ona już idzie nam ładnie na minus, czyli już jest kąt rozbieżny na tej płaszczyźnie, gdzie jest squish, bo tutaj to już jest komora spalania właściwa. Niemniej na dużym odcinku squisha uzyskaliśmy tutaj nieruchoma wskazóweczka i dalej sobie lecimy i zaczyna nam opadać. Głowicę do obróbki ja proponuję złapać sobie za otwór od świecy takim czpieniem. Głowica, no, że tak powiem, komora spalania w tej głowicy nie jest idealnie w osi tego otworu, ale jeżeli sobie robimy całą nową komorę, no, i złapiemy za świecę, no to uzyskamy przy okazji centryczność świecy względem naszej nowej komory spalania, no, która jest akurat pożądana bardzo. I tutaj zacząć trzeba od oględzin tego czegoś, tutaj co mamy, tej płaszczyzny styku. Tutaj widać, że jest mocno zniszczona, na filmie to słabo widać, ale jest mocno zniszczona, tak że wkręcając tutaj czpień, ta głowica bije tam z 2 mm. No i żeby to zniwelować, no to trzeba sobie to splanować. I tu w tej głowicy, jak widać, już jest to zrobione. No i tutaj sobie jedziemy elegancko. No i efekt końcowy. No to już możemy sobie założyć czpień i powinno być ok. Płaszczyzna już jest w miarę gotowa. Ja tą głowicę musiałem planować niestety, no bo tutaj już trzymałem ją z takim wymiarem 2,7, ale normalnie nie trzeba było jej tak głęboko planować. No ja muszę upratować tą, ale generalnie zasada jest taka, aby uzyskać tutaj wymiar startowy, czyli to, co tam zmierzyliśmy sobie wcześniej o wymiarze, o którym mówiłem, czyli w naszym przypadku to będzie gdzieś 1,2, 1,3 mm. Ja już mam tutaj ustawione, bo robiłem już jedną głowicę, więc żeby tego nie zmieniać, to już sobie to zostawiłem. No, jak to ustawić, no to już każdy, kto umie to karką operować, już powinien to wiedzieć, więc nie będę już w to wchodził. Przejdziemy już do samej obróbki. Wiadomo, tutaj nóż jest w miarę ustawiony w ten sposób. No i będę teraz kręcił sobie tą gajgą, żeby wyprowadzić tą płaszczyznę tutaj. I tutaj przy samym brzegu praktycznie nic nie mogę wziąć, muszę tylko tutaj wyjść, a tutaj po długości ile będzie konieczne, czyli tyle trzeba będzie zebrać. No, to jedziemy. Zgrubna praca jest już wykonana. Tutaj to, o czym mówiłem w tym miejscu, to co zmierzyliśmy, czyli tam 1,2, 1,3 mm. No i tutaj to, co nam wyjdzie z geometrii, którą braliśmy z tłoka, kąt w górę, żeby nam ładnie mieszankę wypychało do właściwej komory spalania. No ale to, co się tutaj stało przy takiej tylko obróbce, to zaburzenie, że tak powiem, w stosunku pól powierzchni, które tutaj występują, gdyż ten typ głowicy ma to do siebie, że pola powierzchni tej płaszczyzny tutaj i tego kółka są określone. Generalnie różne opracowania podają, że uniwersalnym takim standardem jest 50:50, czyli jeżeli pole powierzchni tego wynosi 10, to pole powierzchni tego też wynosi 10. W MZ-cie jest inaczej zrobione, bo tutaj chodzi o charakterystykę, z jaką nasz silnik będzie pracował. I w MZ-cie ten stosunek jest 60:40. W sensie tutaj mamy 60%, tutaj mamy 40%, a
przy takim powiększeniu squisha ten stosunek jeszcze się zwiększa, czyli to będzie na przykład 65, już nie chce mi się tego liczyć dokładnie, można to policzyć sobie, wziąć sobie tutaj średnicę, wycinek, średnicę tego i nam tutaj wyjdzie jakiś wynik. Niemniej, żeby zachować właściwy stosunek, już nie będę wchodził w szczegóły, średnica tutaj tego kółka, czyli tego okręgu, który rozpoczyna właściwą komorę spalania, musi wynosić 48 mm. Dlaczego tak jest, to już nie będę wnikał. Osoby, które są zainteresowane tematem, na pewno znajdą odpowiedź. Wskazówka to jest średnica tego pole powierzchni, średnica tego pole powierzchni, stosunek tych dwóch powierzchni. No i otrzymamy wynik jakiś. I tym wynikiem będzie akurat tu 48. Można to sprawdzić. Każdy sobie to zrobi we własnym zakresie. To, o czym tutaj mówiłem przed chwilą, możemy sobie zmierzyć tutaj pi razy oko. No, otrzymajemy jakiś tu wynik. W tym przypadku ciężko. 44 mm, czyli po 2 mm na promieniu za mało. No i żeby to obrobić, musimy sobie przygotować najlepiej taki nóż. Ja takiego używam. No, to już jest inwencja twórcza, kto tutaj będzie jakim nożem to obrabiał. Mi jest wygodnie takim pracować. Zaraz spróbujemy przybliżyć. On ładnie tutaj nam będzie wchodził. No i oczywiście tak samo jak w tym przypadku 1-2, tak samo tutaj no, zaczynamy od wyprowadzenia średnicy, czyli tego 48. No i potem musimy to ładnie, że tak powiem, wyprowadzić do uzyskania właściwej pojemności, no ale o tym potem. No i zaczyna już to jakoś wyglądać. Jeszcze kosmetyka i będzie już finał. No, myślę, że to już może iść do ludzi. No i ostateczna próba. Cyna, jedynka w tym przypadku, mięciutka. No i jeżeli wszystko jest dobrze, no to powinno nam coś tutaj wyjść. Jak sobie tu włożymy, oczywiście ta krawędź musi dotykać do samej ściany cylindra. Wkładamy to, dotykamy i obracamy wałem, no i patrzymy, co nam wyszło. Ładnie nam tu się cyna zagniotła. No jeżeli wszystko jest dobrze, to jak widać, znaczy to słabo widać, ale jak widać kąt mamy dobrany idealnie, bo nam się przy samej krawędzi bardziej zgniata. Im dalej od tłoka, tym nam się mniej zgniata, czyli szczelina jest większa. Czyli mamy ten kąt, o którym mówiłem, że mieszanka jest wypychana spod ściany cylindra do komory spalania. No i zobaczymy, co nam wyszło. No i wyszło nam co? No, powiedzmy, że 3 dychy. Tutaj w zależności jak się przyciśnie. 3 dychy, czyli jest, powiedzmy, że niemal idealnie. Wiadomo, że jak mierzymy cyną z jednej strony, ten tłok może się troszeczkę ruszać na boki. No i szczelina się zmniejsza. Gdybyśmy podparli z dwóch stron, szczelina wyszłaby rzeczywista, gdyż podpierając z jednej strony ten tłok, jak dogniata tą cynę, on się troszeczkę kantuje. I tu się szczelina zwiększa, zmniejsza, tu zwiększa i nam wychodzi troszeczkę zafałszowany wynik. Niemniej tłok nigdzie nie uderza, więc z uszczelkami powinna nam wyjść szczelina właściwa. No i tyle. Parę słów powiem na temat mierzenia właściwej pojemności tej komory. Ja tutaj tego nie będę już robił, no musicie mi zaufać, że wiem, że jest dobrze. Natomiast jeżeli ktoś chce to zrobić w własnym zakresie, jak najbardziej można. Strzykawka z płynem, z działką i jedna uwaga, mierzymy zawsze na zmontowanym silniku. Nigdy głowicy nie stawiamy na stole, nie lejemy płynu od drugiej strony, gdyż nad wynik jest zafałszowany o pojemność, którą zajmuje promień denka. Jeżeli mierzymy pojemność głowicy na stole, tam na przykład w KTM-ach, gdzie denko jest płaskie, no to owszem, można coś takiego zrobić. Natomiast no, w przypadku MZ-y i wszystkich innych sprzętów, gdzie denko jest wypukłe, no krzywiznę denka trzeba uwzględnić. Więc montujemy głowicę, uszczelniamy, lejemy sobie objętość płynu. No jeżeli nam wyjdzie za mało, no to możemy sobie troszeczkę jeszcze podebrać. Przy czym nigdy nie na szerokości, tylko możemy troszeczkę w głąb tą właściwą komorę powiększyć. Zaraz podejdziemy. Wiadomo, że ten wymiar jest tutaj najistotniejszy. Ta szczelina 0,9 to jest to, od czego zaczynamy. No i średnica tego kółka też jest ważna, no bo to jest
stosunek tych pól powierzchni, więc jeżeli wyjdzie nam, że komora spalania jest zbyt mała, no to podbieramy ze środka. Zawsze lepiej zbierać stąd, tutaj z tej części, żeby starać się zawsze uzyskiwać ładny promień. Wiadomo, że jeśli robimy taką głowicę już z gotowej głowicy, no to jest kompromis, nie uzyskamy ideału, no ale są pewne zasady, którymi trzeba się kierować, żeby nie popsuć, tak jak ta głowica, którą zaczynaliśmy robić, była popsuta. No i myślę, że już chyba temat jest wyczerpany. Mam nadzieję, że wszyscy już będą potrafili sobie zrobić tak głowicę, jak się należy, i nie będę już widział takich tutaj manian jak poprzednio. No i do usłyszenia.